Dzień dobry. Zamknę okno, żebyście słyszeli cokolwiek. Słuchajcie, czy wy też tak macie, że... Jeździecie koło cmentarza? Że... To jest prawie pełne. Ale korek, ty... Znaczy jaki korek? A powiększali. No, powiększali. Ale czy wy też tak macie, że czasami się kłócicie? No, bo my się czasami kłócimy. I wczoraj była kłótnia o bramę i furtkę. I doszło do tego, że będziemy ją malować. To znaczy pewnie Artur albo razem, nie wiem. Zależy, czy wiecie. Zależy, co będzie, nie? Bo Artur chciał dopiero w przyszłym roku, bo on tam ją przeczyścił z rdzy, coś tam i miała się zahartować zimą, coś tam. A ja mówię, że ona ma być ładna teraz. No i wyszło na to, że wczoraj kupiłam przez internet farbę taką specjalną, 350 zł. Ja mam nadzieję, że jej wystarczy, bo jak jeszcze będę musiała wydać stówę, no to to będzie najdroższe malowanie świata. Do tego podkład. Podkład też kosztował chyba 160. Słuchajcie, te ceny w ogóle tego wszystkiego to mnie rozwalają, bo chyba jak to się nie sprawdzi, to trzeba będzie nową bramę kupić, bo to chyba taniej wyjdzie niż malowanie, a jeszcze robota do tego? Nie no, bramy też są drogie, wiadomo, ale no chcę no ja jeszcze... znalazłem za 1700 zł. Zobaczymy, najpierw spróbujemy, zobaczymy jak to potrzyma, jak to będzie wyglądało, czy to się sprawdzi, czy nie. Czy wiecie, po zimie będzie znowu rdza i w ogóle do kitu? No bo sypią tą solą i to wiadomo, rdza wychodzi. No i zobaczymy jak będzie. Na razie jest wydane kupa pieniędzy, a jeszcze teraz jedziemy wydać, bo jakieś tam coś, jakieś tam sporniki Artur chce jeszcze kupować i coś tam, ja się nie znam. W każdym razie wczoraj nic nie nagrałam, bo wczoraj szorowałam, sprzątałam, jeździłam na szmacie. Wczoraj miałam wenę, po prostu tak wypucowałam wszystko, że naprawdę, łącznie z oknami, ze wszystkim. Kuchnię wypucowałam po prostu do ostatniego okruszka. No, ja mam już dzisiaj długie spodnie, a Artur nie. A Artur jeszcze krótkie. Ja też bym normalnie ubrała krótkie, ale tak sobie pomyślałam, że czasami w tych sklepach jest dość chłodno. Więc mówię, dobra, już ubiorę długie. Szanelki trzeba ochronić. No, bo to wiecie, już starość. A te spodnie, one nie są jakieś takie grube, wiecie. One są takie cieniutkie, więc są fajne. No i jedziemy, kupimy to, co mamy kupić. Zobaczymy. Nie, powiem wam, że straszna ilość pieniędzy wyszła na ten podkład, bo to musi być podkład jakiś tam specjalny pod farbę do rdzy. Farba musi być specjalna, taka wiecie, antykorozyjna, ble, ble, ble. No i po prostu ja, to są takie pieniądze, farby są takie drogie, takie specjalistyczne, że jak ja zobaczyłam, że 350 zł i ja mówię nie, ja nie wiem jeszcze w ogóle, czy to wystarczy, to jest najciekawsze. Sam podkład 160 to jest po prostu kosmos. Też nie wiem, czy wystarczy, ale mam nadzieję, że tak. No, także naprawdę nie ma jak to cokolwiek teraz robić, remontować i w ogóle. No, to są takie pieniądze, że szok. Lepiej po prostu kupić nową. No, chyba tak wychodzi na to. Wiecie, wszyscy mówią, a nie wyrzucać, naprawiać, bleble, coś tam. No, ale słuchajcie, nie dość, że nie mamy gwarancji, czy to faktycznie pomoże. Wiadomo, że nowa też będzie z czasem rdzewiała, jak nie będziemy o nią dbać, chociaż nawet jak będziemy dbać, to wiecie, to co roku trzeba odmalowywać, bo to się nie da. Tak sypią solą na te ulice, to wszystko się nosi, wiecie, to wszystko chlapie i tak dalej, że no nie ma możliwości, żeby to się nie niszczyło, żeby rdza nie wychodziła. Więc nowa, czy będzie nowa, to też nowa będzie się niszczyć, tak? Tak samo jak mamy balustradę od balkonu i ten, to też wszędzie rdza wychodzi, no to tego się nie uniknie, nie? No, po co kierunkowskaz? Tego się nie uniknie, no ale zobaczymy w ogóle jak ta farba się sprawdzi z tym podkładem. No mamy, tak wiecie, na porządnie, że najpierw jest wyczyszczona furtka z tej rdzy, przeczyszczona.
i jest to porządnie, porządnymi preparatami będzie robione, więc ja mam nadzieję, że to da gwarancję tego, że będzie fajnie, nie? No, ale zobaczymy. Według mnie nic nie da gwarancji. To mówię, to dlatego ja chciałem roku... to zahartować, dlatego palnikiem robiłem. No, Artur jeszcze palnikiem robił. No, palnikiem hartowałem, no. No. I podam szybko wodą, żeby to zahartować. A muszę szybko, szybko, bo ona teraz ma wizję. No, bo ja miałam wizję i ma być ładnie. Szybko. Ale ładny kolor samochodu. Ja, ja muszę, tak muszę poczekać troszkę. Mówię, że muszę poczekać troszkę, aż zobaczymy, czy jest zahartowana. Potrzebujemy wieszak do telewizora, bo będziemy wieszać w drugim domu telewizor. No i Artur musi wybrać jakiś. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że ma być obracany taki właśnie, wiecie, nie? Że tak, w tą i w tą stronę. I... bo w dużym domu nie musi być obracany, bo mamy tak, wiecie, naprzeciwko kanapy, a w małym domu musi być odwracany. No i tam... Okej, okay, jesteśmy. I tak, się okazuje, że ten wieszak do telewizora w... Jej, internecie. Mam pełno takich małych muszek. W internecie, słuchajcie, w Media Expert był za 80 zł, w Auchan za 200. Ale stacjonarnie w Media Expercie nie było, tylko trzeba kupić przez internet. Więc ja wolę kupić przez internet za 80 niż w Auchan za 200, nie? Ogólnie to nie jest coś, co się pali, po prostu poczekamy z zawieszeniem telewizora. Ale 200 zł a 80 za taki sam udźwig. Ogólnie no nie, no i funkcjonalność też ta sama. No, ale ogólnie no, taki no powiem sam, nie? Wam, no nie, nie wiem tylko nawet, inna firma. Nie wiem jak to skomentować ogólnie. No w tych marketach to mają gdzieś, nie? Tam w ogóle nikt się interesuje sobie w telefonach. Obsługa, tak, w ogóle nie ma takiej opcji, żeby ktoś do was podszedł i się zapytał, czy może w czymś pomóc. W Media Expercie nie zdarzyło nam się, albo na przykład w Leroy Merlin, bo też dzisiaj byliśmy, żeby ktoś podszedł i się zapytał, w czym może pomóc. I od początku, jak istnieje ten sklep Media Expert, tak to samo. Ile razy tam byliśmy? Nigdy w życiu. Tak, nikt. W Leroy tak samo. Oni się tam coś pokazują, przecież gadają wszyscy. Przecież w Leroy, w tych budowlanych, w Julii to tak się zdarzyło. W Leroy Merlin nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś po prostu do was podszedł i się zapytał, w czym może pomóc. No po prostu to jest coś niebywałego, nie? To jest nie do opisania. Znowu coś chcę. Tam jak podejdziecie, to macie takie wrażenie, że jesteście intruzem. My już nie raz o tym mówiliśmy. Znowu coś chcę. Jest tak, że najlepiej oni by chcieli, żeby ich nie było widać. Tak samo jak ta babka w tej knajpie, ta kelnerka w tej restauracji na Helu. Tak samo. Najlepiej, żeby w ogóle jej nie było widać i żeby nikt nic nie chciał. No. I byliśmy w Auchan i parę rzeczy kupiłam. A ja mam nagrane to, nie wiem, czy Myszka będzie chciała to dołączyć do siebie. A że co? No jak my czekamy przy tym stoliku i nikt nie przychodzi. A, to tak, w tej restauracji. Ja mogę to dodać, no. Było pokazane we vlogu. W Auchan kupiłam kości wędzone, słuchajcie. 11 zł, takie kości wędzone. No ale do krupniku. Mama mi tak powiedziała o krupniku. Ja sobie myślę... krupniku już dawno nie robiłam, no ale krupnik bez wędzonego, a nie mam nic wędzonego, ani kiełbasy, ani nic, więc fajnie, że byliśmy w tym Auchan i tak spojrzałam właśnie na te kości, a w Auchan zawsze są kości wędzone, więc tak, więc kupiłam. Jeszcze w Auchan Artur kiedyś kupił dwie paczki takich wafelków, to kupił paczkę, one tam 20 zł i coś kosztują z groszami, one są w środku z czekoladą. I co my tam jeszcze w Auchan kupiliśmy? Słuchajcie, taka golarka, ja nie wiem, ja miałam ją wiele lat, taką trochę większą i ona się już popsuła. Moim zdaniem ona po prostu już wyzionęła ducha i za 25 zł niecałe w Auchan kupiłam taką
Były też takie, wiecie, malutkie, badziewskie za 10 zł. Stwierdziłam, że kupię, a co mi tam, bo no naprawdę już nie działa. Próbowałam na różne sposoby i ona się nie ładuje zwyczajnie w świecie. Więc mówię, dobra, to nie majątek 25 zł, a czasami się, wiecie, przydaje po prostu, nie? Taka golarka. Ja nie wiem, czy ona ma tu baterię. Ja mam chyba z baterykami, to jest. Tu masz baterijki. Tu są? No. O. To ty tam potem zamontujesz, nie? Ty się znasz na takich sprawach. No. No i mówię, kupię, bo wiecie, to nie majątek, tam przez internet też można kupić, ale... No, co tam pokazałeś? No. Co tam... To ty potem zrobisz, nie? Nie, no to mów już. Kupiliśmy gaz taki właśnie w takiej puszce do uzupełniania, bo mamy takie te... zapalarki, nie? Takie różne zapalarki mamy po prostu, o. Taką mamy i w drugim domu jest jeszcze jedna, taką i takie, o. Takie też mamy i po prostu gaz tu się kończy, bo czasami się przydaje. I gaz się kończy i trzeba po prostu naładować, nie? No różnych rzeczy tam tu się akurat przydaje. No, także gaz, ale w samochodzie został, a tutaj mam sprężony gaz do przeczyszczania klawiatury, bo też nam się skończył niedawno i chciałam kupić przez internet, ale jak zobaczyłam, że Auchan kosztuje 16 zł niecałe, to mówię, dobra. I właśnie, chciałem wam powiedzieć, jakiś czas temu kupowałem piwo Corona po 3,75. W Biedronce, a dzisiaj po 5,79. I Artur nie kupił. Mówi, nie, ja aż tak nie potrzebuję piwa. Wiecie, Artur nie jest taki piwowy, ale jak było lato, to sobie tam czasami z tym wiaderkiem, jak kupiliśmy, to wiaderko z tymi 6 butelkami kosztowało 50 zł. No to wtedy było drogo, ale to było lato i to było... Znaczy to nawet to już była końcówka lata, bo my to wiaderko kupiliśmy na rocznicę, na tą imprezę, co robiliśmy, na tą rocznicę ślubu. Ale 50 zł, no za 6 piw i za wiaderko to jest trochę. Ale teraz już było przecenione za 30, te z wiaderkami. A zwykłe, bez wiaderka, słuchaj, i to wychodziło jakby podzielić na 6 piw bez wiaderka, to piwo wychodziło za 5 zł. A bez tego wiaderka, normalnie luzem, piwo 5,79 za 0,33. Czy wy to rozumiecie? Artur nie wziął, mówi, nie, ja aż tak tego piwa nie potrzebuję. Nie, no żeby to, za ale, 6 ale złotych co piwo. Co za numero. Tak, ja raz za 3 złote, raz za 5 złotych, wiecie, no. No szok. No. Mówią, że mają stabilne ceny. Tak, bardzo to są, stabilne. Ceny są stabilne. Nie, jeszcze tam, wiecie, za niecałe 4 złote, to jeszcze można kupić to że piwo. Przyszedł jakiś gagatek w tej reklamie i mówi, utrzymuj, dyrektor, utrzymujemy stabilne ceny. 15 lat tam w Biedronce. No, nie. Za, słuchaj, jeszcze za pół litra takie piwo, no to jeszcze by, powiedzmy, że te prawie 6 zł by jeszcze jakoś uszło. Chociaż zrobi to też nie jest mało. Ale nie, za 0,33 przegieli. Kupiłam takie płatki duże, nie było małych. Ja zawsze tam kupuję małe, nie było małych. A była promocja na takie 3, niecałe 9 zł, tam można powiedzieć 9 zł. 3 razy 60, a pojedyncze były za 70, z 70 sztuk za niecałe 5 zł, więc te się bardziej opłacało. Myszko, dlatego wzięłam. Ja już... Ty już idziesz? Artur ma takie kurczaki i już idzie jeść. No Mysza mówi, dzisiaj obiad to bo co ja, złapie. Bo ja dzisiaj bigos zjem, jeszcze to, mi został od mamy ostatni słoik i go zjem, bo nie chcę, żeby się popsuł. I wiecie, a Artur bigosu nie może, bo on kapusty nie może. Więc Artur kupił takie na szybko, bo mówi do mnie w coś sklepie... Coś takie? Będziesz ceną mówiła. Nie, ja bigos zjem. I jeszcze takie zostało jedno. To będzie tam kiedy... Chcesz z chlebkiem, czy jak chcesz? No, z chlebkiem, bez chlebka. Tam masz chlebek? No to tam masz, dobra. No i no mówię wam, po prostu... No z tymi cenami to czasami wiecie, nie no, ja akurat orientuję się, jeśli chodzi o ceny, nie? Także, no. Artur polubił takie coś, to jest lemoniada, cytryna i limonka. Powiem wam, że dobre to jest, to takie jak Sprite smakuje, coś w ten deseń, nie?
Takie dwa sobie kupił. Małe dzisiaj zakupy, ale takie rzeczy, które tam były gdzieś potrzebne. Tą pastę sobie kupiłam wczoraj, zrobiłam sobie na obiad tak na szybko, bo ja wczoraj nie nagrywałam. Mówię wam, że ja wczoraj... co ja wczoraj robiłam? Sprzątałam. No i wczoraj nic nie nagrywałam. I mało tego, jeszcze wczoraj kwiaty przesadziłam. Ja wam pokażę, co ja... Wieczór już był, słuchajcie, ciemno już było, ale ja mam na dworze światło. Tak mnie coś wzięło, tak mi nie pasowały te wrzosy w tej doniczce, tak mi jakoś coś nie grało, tak mi nie pasowało. Mówię, nie, no ja muszę coś wykombinować. I wykombinowałam. No i zaś robota, nie? Jeszcze w ogóle robiłam bez rękawiczek, bo już mi się nie chciało. I szybko ciach-ciach przesadziłam kwiaty, potem wam pokażę. Jeszcze w ogóle będę musiała iść podlać kwiaty, tak? Bardzo posmakowało mi to pesto. To pomidorowe tak bardzo mi nie zasmakowało jak to, więc wzięłam to. I co? I zrobiłam sobie wczoraj z makaronem ryżowym. No po prostu rewelacja. Jeszcze ser dodałam. Pycha. I tak szybko zjadłam, wiecie, na szybko, nie? Bo wczoraj nie było czasu na jedzenie. Jedna jedyna sztuka takiego serka. Jeszcze nigdy nie mieliśmy. Takiego z pomidorami. Był jeszcze tam chyba ze szczypiorkiem, jego było dużo, ale widać, że chyba ludziom najbardziej smakuje z pomidorami, bo była ostatnia sztuka, więc wzięłam, żeby przetestować. Wzięłam 3 serki waniliowe. Coś wykombinuję, albo tak zjem, albo coś wykombinuję, bo była promocja, więc z chęcią coś tam no, sobie zjem. I co? I jeszcze też na takie proteinowe serki, była promocja, to też wzięłam. Kiedyś mieliśmy takie, te takie inne i tak mi nie do końca zasmakowało, a to zobaczymy. Takie dwa smaki wzięłam. Roszponkę wzięłam i 3 takie chleby. Takie, potem do szafki włożę, ale na razie nie. No i słuchajcie, dobra, najpierw pokażę i potem wam coś powiem. I ostatnie 2 rzeczy to właśnie do sałatki, żeby z tą roszponką zrobić i tam dodać różne inne rzeczy. I taki chleb. Mi ten najbardziej smakuje z Biedronki chlebek. No i słuchajcie, jedna z was mi napisała, bo pytałam właśnie o te stacje parowe, nie? No i jedna z was mi napisała, jaką stację poleca, taką Tefala. I nawet mi, Aniu, pozdrawiam cię, jeśli oglądasz. I nawet mi wysłała filmik właśnie, jak to wygląda i w ogóle. No i także dzisiaj byliśmy przy okazji w tym Auchan i w tym Media Ekspercie. To sobie tak pooglądałam na żywo. Ja już prawie, słuchajcie, ja od 3 dni w tym siedzę. Chciałam sobie poczytać, popatrzeć na YouTubie opinie i tak dalej, nie? W ogóle przede wszystkim chciałam zobaczyć, jakie są różnice między Philipsem a Tefalem, jak to wygląda, bo cenowo to też jest właśnie, no jest różnica. I no niektóre opinie są różne, nie? Że jest tam Philips jakiś taki awaryjny, że... nie wiem, czy widzicie, ale tutaj już nie ma tego. Tu, w salonie nie ma tu tego drapaka, bo jest po drugiej stronie, jest przemeblowanie. Wiecie, telewizor jest większy i po prostu, no, dużo większy. I no i trzeba było po prostu drapaki przestawić, nie? No, tamten jeden poszedł na tą ścianę przy łóżku, przy tym, przy kanapie. No i tak, wiecie, ja sobie tak... Od 2 dni, 3, nie pamiętam już, chyba dzisiaj jest 3 dzień. Siedzę sobie w tym internecie, Leila, sobie siedzę w tym internecie i sobie patrzę, nie? I sobie oglądam. I byliśmy właśnie w tym Media Ekspercie, w Auchan tam nie było tego, który chciałam, ani modela wyżej, tylko były takie niższe modele, ale tak wizualnie sobie mogłam zobaczyć, jak to wygląda, jak to się nosi, jak to i tak dalej. To, co mi Ania tego Tefala pokazała, jest fajne na tyle, że to ma klapkę, rączkę, jest takie wygodne i jakby się nie kurzy, jak tego nie używamy. Ale dzisiaj przed wyjściem do sklepu, gdzieś tam na YouTubie pod filmiki z Tefalem zobaczyłam, że ktoś poleca taką inną firmę. Ja teraz nie pamiętam, jak ta firma się nazywa, ale to jest właśnie specjalistyczna firma od tych stacji parowych.
No, ceny są, powiem wam, no, że prawie 3 tysiaki trzeba dać za to. Tam te fala. Nie pamiętam, napiszę wam tutaj. Te fala kosztują tam 1500 zł. 1500 zł, a to kosztuje tam 2800, nie? Przynajmniej ten taki wyższy model. I Artur, jak to zobaczył, mówi: nie, no to jest super, to jest fajne, to kup. Ja mówię: gdzie? Przecież to jest prawie taka kwota jak za Dysona, nie? No przecież to jest tylko stacja parowa. Ja mówię: ile ja prasuję? Ja nie prasuję, ja nie mam dzieci, nie mam tego prasowania nie wiadomo ile. Przecież to jest tyle pieniędzy. No ale Arturowi to się tak spodobało, że to jest takie, wiecie, takie mniej miejsca zajmuje, to jest takie wszystko fajne, takie rączkę ma taką do noszenia specjalną i że to może tak stać na ziemi. No tam to też może stać na ziemi, ale to już nie jest to. To jest takie, wiecie, centralnie do postawienia na ziemi, nie musi stać na desce i to ma bardzo długi kabel. I po prostu Arturowi to się tak spodobało i mówi: to sobie kup. No będziesz miała na lata, kup sobie to, to mi się podoba, to kup. Ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić, nie? Bo ja, no, z jednej strony super, ale to jest 3000 zł prawie. Kosmos. No ale nic. Ja to sobie przemyślę. Pooglądam sobie jeszcze recenzję tego. Zobaczę. Zobaczę. Pooglądam sobie recenzję, popatrzę, poczytam i zobaczymy. Ale tak myślę, że albo tego Tefala, nie nowszego, tylko tego, co mi Ania pokazała, bo mi się to podoba, że to ma taką klapkę i po prostu ma też rączkę i można to, bo wiecie, tamte, te inne mają taką blokadę, że zamykacie blokadą żelazko i za żelazko chwytacie, ale mi to jakoś tak, nie wiem, mi się z tą rączką bardziej podoba i to, że ma klapkę i wiecie, jest osłonięte i nie, tak się nie kurzy, to o to chodzi, nie? Takie fajne to jest. Więc albo to, co mi Ania polecała, kupię tego Tefala, albo to teraz, ale no to jest jeszcze raz taka kwota, jeszcze raz, więc to jest bardzo dużo pieniędzy. Ale jakby to miało być super, no, no nie wiem, Artur mówi: kup to, to będziesz zadowolona, blablabla, ja z tamtego też będę zadowolona, nie? Ale zobaczymy, nie wiem, nie mówię, nie wiem, zobaczę, to nie jest coś, wiecie, bez czego ja nie mogę żyć. Też wiadomo, są inne wydatki i tak dalej i dla mnie to jest kosmos cenowy, bo wiecie, odkurzacz to wiadomo, że no piorący kosztował 3000, Dyson tam ponad 3000 i to są już duże pieniądze, a teraz jeszcze to 3000 i wszystko kosztuje 3000, nie? A są inne wydatki, a to nie jest coś, bez czego ja nie mogę żyć. Odkurzacz jest o wiele bardziej potrzebny tutaj. No ale to też jest fajne, wiecie, to macie takie prasowanie, że i macie wyprasowane, nie? Też to biorę, nie jest jakieś, nie zajmuje dużo miejsca. Będzie kroił indyka, to jest Udo, ziemniaczki i mizeria dzisiaj plasterki. Mua. Zobaczcie, jak zrobiłam. Tutaj jest, zaraz w ogóle idę po węża. Tutaj mam jeszcze resztki ziemi od przesadzania tej hortensji, ale to zaraz ja idę po węża, zaraz wszystko podleję. I chciałam wam pokazać, tak to wygląda, ta hortensja. Jak wygląda ta... No tutaj już powoli te kwiatki zaczynają, wiecie, już umierać, ale jeszcze troszkę im dam. A tak wygląda to, co zmieniłam. Jedna sobie stoi tutaj, a druga sobie stoi tutaj. Tutaj mam jeszcze ziemię, to muszę wynieść. No, bo się okazuje, że te donice o wiele mniej ziemi potrzebują, bo tak naprawdę donica jest gdzieś tak dotąd i to w zupełności wystarczy.
No tamta jakoś mi nie pasowała, słuchajcie. No jakoś mi tak nie pasowała. O, tam sobie stoi. Ta większa i ta mniejsza chyba jest do wyrzucenia, bo ona już jest brzydka. No i tak to wygląda. Bardzo mi się podoba tutaj na tym tle w ogóle. No bomba. Rewelacja. No i teraz to mi się to po prostu podoba, nie? No, teraz jest naprawdę ładnie. Teraz jak się tak wchodzi, to tam siedzi mój mąż. O, i sobie tak stoją właśnie. Bardzo mi się to podoba. No, słońce już zaszło, ale jest nadal bardzo ciepło. Idę po węża i będę podlewać. A w ogóle to zobaczcie jeszcze, jak te wszystkie pięknie kwitną. Temu zresztą też tu nic nie brakuje. O, tutaj jest narzędzie jakiejś zbrodni. Zobaczcie, jak te cały czas pięknie kwitną. No, szok, nie? No, tylko na razie mają sucho. Wczoraj podlewałam, ale... No, ale dzisiaj było też bardzo ciepło, więc... Cały czas, zobaczcie, tutaj też... Wszystko kwitnie, liście już spadają. Wczoraj zamiatałam, ale dzisiaj znowuż są. No, pięknie. Naprawdę te kwiaty bardzo długo trzymają. One tanie nie były, ale naprawdę zawsze, zawsze jak je mam, to jestem zadowolona, bo one bardzo, bardzo długo kwitną. Jedna z Was mi napisała, że już dawno nie piekłam ciasta dla Artura, nie? No i Artur przeczytał ten komentarz. No i wygląda na to, że będę musiała... Znaczy chcę, bo nawet czekałam na jabłuszka. I chcę pozrywać i upiec to ciasto, ale to są takie jabłuszka... Ale to są takie jabłuszka, które jeszcze trochę potrzebują czasu. Ale niebawem będzie szarlotka.